Z nią było sesji. Ja chciałem się pożegnać z radnymi, ale nie dano mi szansy pożegnania. Ja powiem tak, oczywiście, że wywołał pewne emocje, ale kiedy prześledzimy z różnych przyczyn z decyzje, które podejmowała Rada, poza tymi apelującymi, których nikt nie rozumie, o coś tam apelującymi, to powiem, 99% moich uchwał przeszło. Obwodnica jest budowana, ulica Odrodzenia jest remontowana, czyli te cywilizacyjne projekty są przezrealizowane, basen zostały zbudowane, bez zgody Rady by tego nie było przecież. W związku z czym Rada, powiedziałam tak, w 99% współpracuje, natomiast ten 1%, czy coś ważny, no, odmawia tej współpracy. Myślę, że nowi radni, którzy przyjdą, utrwalą jednak stałą współpracę z prezydentem, nie tworząc takiej sytuacji niezrozumiałej dla wielu, że radni odmawiają współpracy z wybranym prezydentem. Przechodząc do opozycji, w większości, bo to jest jakaś, mówię, niecodzienna sytuacja na świecie, a raczej jest zasada taka, że się współpracuje. Pewnych projektów się nie realizuje, pewne się realizuje, ale z góry się nie zakłada, że się przychodzi do opozycji. Natomiast moi radni, ta większość, która nie chciała z nami współpracować, w pierwszym tygodniu w swojej kadencji od razu się określiła jako opozycyjna. W związku z czym już był znany kierunek, jeśli chodzi o współpracę, czyli brak tak naprawdę ścisłej współpracy, a ona jest naprawdę potrzebna, dlatego że decyzje muszą być wzajemnie podejmowane i żeby nie było spychologii, stąd ciągle apeluję do tego, żeby Państwo, wyborcy głosowali na mnie, na moją listę, a wtedy tych problemów konfliktowych nie będzie.